Siemanko, Peugeot Partner, właściwie to jest wersja Dangel, czyli ma napęd na 4 koła. Wymieniam tutaj zawór EGR. Wygląda on tak. Dwie śrubki i jedna opaska. Znajduje się z tyłu. I ten zawór EGR w tych pojazdach, w tych silnikach właściwie, potrafi Wam unieruchomić silnik. Jeżeli dostanie jakiegoś zwarcia wewnętrznego, wyskakują jakieś dziwne błędy, silnik nie odpala. Mieliśmy taki przypadek, dlatego trzeba na niego uważać, nie jest drogi. A silnik ogólnie, moim zdaniem, jedna z lepszych jednostek na rynku z tego okresu. Jakby od niego tak naprawdę dobrze zadbać, to myślę, że jest bezawaryjny przez te 400 tysięcy km. Trzeba uważać na podkładki wtrysku, bo czasami wydmuchują się. No i tak jak mówiłem, ten EGR, jeżeli jest wersja z DPF-em, to potrafi się przytkać, ale to wiadomo, jakieś tam jazdy miejskie. Ogólnie naprawdę fajny silniczek, elastyczny, bardzo ładna kultura pracy, bardzo dobra. No i chyba nie mam nic więcej do powiedzenia. I takie właśnie błędy będzie powodował EGR. Nawet może mieć wpływ na pedał przyspieszenia. Także jeżeli macie jakąś dużą listę błędów w podobnym silniku, odłączcie EGR i sprawdźcie, czy będą się pojawiać ponownie. Kolejna robótka. Sprzęgło i dwumas w Volkswagenie T5. Tak się tutaj ta masa przesunęła, że jedną drugą trze. Jest pełno piłku wszędzie. Tutaj widać, jest też wytarte. Nie wiem, czy to trze owałek, czy o łożysko. Chyba o łożysko, bo nawet jest takie delikatnie przypalone. Także no, tutaj naprawdę ktoś tego dwumasa nieźle przejeździł. Powinien być dużo wcześniej wymieniony. Tyle jest opiłków w skrzyni biegów. Masakra. Nie wiem właśnie, o co to tarło. Czy to tarło tam w środku? Nie mam pojęcia, czy owałek gdzieś tutaj. Tutaj tak, ktoś źle zacisnął opaskę, albo się po prostu pulzowała, także nie wiem. I tak, wlała się woda do przegubu, jak widzicie. Więc takie opaski do gum, tych plastikowych, trzeba zaciskać specjalnym przyrządem, bo takie zwykłe szczypce po prostu są za słabe. Także ja używam takich szczypiec, żeby po prostu opaskę ukształtować i takimi dociągam. I musi być dobrze. Karawelkę mam poskładaną. Nie było żadnego problemu, aczkolwiek jakoś w nich trudno jest odpowiedzieć sprzęgło. Nie wiem dlaczego, czy ten odpowiednik jest w jakimś niefortunnym miejscu, czy co. I miałem z tym problem delikatny. Ale się udało. Ogólnie karawelka jest przerobiona na roboczy pojazd elektryków. Chyba tym razem nikt mi nie napisze w komentarzach, że nie pościeliłem fotela. Aczkolwiek mogłem to zrobić, ponieważ sobie wybrudziłem czyste spodnie. Taka sytuacja. Audi Q5. Nie świeci światło pozycyjne LED. I teraz tak, klient pojechał gdzieś tam na diagnozę, więc stwierdzili, że jest uszkodzona. O, to jest taki modulik, który steruje właśnie tym LED-em.
No ale jak pojechał drugi raz na wymianę, to stwierdzili, że jest uszkodzona lampa, więc kupił lampę w zamienniku. To jest lampa zamiennik. Coś tu próbował montować, jakieś druty, nowiutka lampa. To jest taka koronka, która trzyma żarówkę xenonową. No i tak, w starej połamał to. Nie wiem, kto to montował, czy sam klient, czy jakiś kolega może. Tutaj zgubił to całkiem, druta jakiegoś zastosował. Dobra. Teraz byście chcieli wiedzieć, jak to naprawiłem, więc tadam. Z zewnątrz wygląda dobrze, no gdyby nie ta trytytka, no ale niestety. To jest połamane, nie ma szans na założenie tego. Jak widać, w Audi oczka już się świecą. Opowiem wam teraz, jak wyglądała cała sytuacja. Więc klient posłuchał się jakiegoś tam warsztatu, zamówił nową lampę i nowy ten moduł. Lampa w zamienniku, ponieważ oryginalna kosztuje 15 tysięcy koron, więc jest trochę droga. Nie wiem, ile kosztuje moduł, pewnie też kilka tysięcy. Zamontował to wszystko do auta. Nie świeci. Ja zamontowałem starą lampę i nowy moduł taki, ten zamiennik, ponieważ w tej lampie ten pasek LEDowy nie świeci, po prostu jest coś zepsute, nie wiem co. Także jest zamontowana oryginalna lampa i nowy moduł w zamienniku. Przydałoby się, żeby był oryginalny, no ale dobrze, że działa. I teraz tak, i co tutaj zabrakło? Zabrakło troszeczkę klientowi wyobraźni, bo nie pokombinował i włożył lampę, która nie świeci. Więc idąc takim memem, który gdzieś tam widziałem, no i tutaj właśnie wydaje mi się, że ten klient po prostu no nie ma szwagra. Ogólnie według tego nazewnictwa tutaj to jest balast, czyli przetwornica. Być może to jest przetwornica. Tutaj jest druga przetwornica do ksenonów. Schemat podłączenia to widzę 4 przewody do LEDów, do tego paska LEDowego i 3 tutaj z kostki głównej. Land Rover Evoque i krótka historia z nim związana, więc przyjechał na wymianę sprzęgła hydrokinetycznego, bo hałasowało strasznie, szarpało silnikiem, nie pamiętam, co się działo dokładnie. Wymieniliśmy sprzęgło hydrokinetyczne, właściwie ja wymieniłem. Po tygodniu klient przyjechał z powrotem, powiedział, że raz odpala, raz nie odpala, więc naprawiliśmy rozrusznik, tam jakiś styk nie łączył. To jest taki fajny rozrusznik Denso. Po naprawie rozrusznika przestał odpalać, zaczęły się zapalać jakieś dziwne kontrolki na desce rozdzielczej. Okazało się, że moduł Haldexa robi zwarcie i pali jakiś tam bezpiecznik, który odpowiada za komunikację chyba po kanie, nie pamiętam dokładnie. Także no takie dosyć nieszczęśliwe autko. Mam drugi moduł Haldexa. Założę i musi banglać tym razem. Ogólnie autko raczej odradzam. Nie kupujcie tego. Szukajcie czegoś innego. Fajnie wygląda, ładnie wygląda, wszystko pięknie. Ale na przykład tutaj coś nie zabanglało. Szybko wykasuję wszystkie błędy. A stary moduł normalnie śmierdzi taką spalenizną. Spaloną taką elektroniką. Powiem wam, że te wyświetlacze tutaj w środku szału nie robią. Rozdzielczość taka słaba dosyć. Mam info, że da się zrobić tutaj jakiś update skrzyni biegów i że ma lepiej biegi zmieniać. Jeszcze tego nigdy nie robiłem w Land Roverku. Więc spróbujemy. I teraz tak, po wymianie tego modułu mam taki błąd. Czyli niezgodność numeru VIN, Delphi'em sprawdzałem, było to samo. Zobaczymy, czy da się to jakoś przekodować. Wiem, że jest jakaś możliwość kodowania tutaj. Może się uda. Dobra, słuchajcie, udało mi się przeprogramować moduł. Bez żadnego problemu. I jak widać, nie ma błędu. Więc jest ok. Zaraz zrobię jeszcze update skrzyni biegów. Mam nadzieję, że pójdzie gładko, bez problemów. Volkswagen Caddy 2016 rok. Stan.
opłakany. Nie ma co pokazywać. 180 tysięcy przebiegu ma pasek. Spróbuję tutaj z koła wyjechać. Tutaj też widać fajnie. A to dlatego, że jest po prostu strzałka napięcia już cofnięta na maksa. Po prostu paska nie napinam i wtedy próbuję wyjechać albo na zewnątrz. Najczęściej na zewnątrz. Ale może też się zdarzyć pewnie, że może wjechać do środka. Aczkolwiek tutaj ten rant w rolce ustala jego położenie tak jakby. Więc raczej całkiem nie ma szans spaść. Chyba, że coś by tu było. Typu jakaś renówka, gdzie jest wszystko blisko i mógłby się zetrzeć po prostu. Tutaj znalazłem ciekawostkę taką. To jest taka osłonka do dyszy od Blue. I patrzcie, jak przecieka wszystko. Jak się skrystalizowało. Także korzystając z okazji, wyczyściłem tą dyszę. Tą osłonkę, która teraz zrobiła się miękka. Ponieważ i tak ją trzeba zdemontować, bo gdy podnosi się silnik, ona tutaj wadzi o przewody od klimatyzacji. I nie można wyjąć tej łapy wtedy. Jest silnik za nisko. Tutaj widać, że przecieka gdzieś, nie wiem, tak jakby pod spodem. Mam to cudo odpalone. I tak, oprócz tego, że dwumat się tłucze, to ten silnik jakoś tak wcale kulturalnie nie pracuje. Kulturalnie, jak to ktoś mówił. W środku nie słychać jakiegoś takiego dziwnego dźwięku, ale na zewnątrz nie wiem, czy to jest wina waku pompy, czy czegoś innego. Jest takie jazgotanie, bo tutaj waku pompa jest bodajże w misce olejowej i ona chyba jakieś takie dziwne dźwięki wydaje. No daj głos w dwumasku. Na pewno słychać. Ale to już nie słychać. Aha, czyli rozumiem, więc jak się jedzie pojazdem, to nie słychać w środku, dlatego nie trzeba go wymieniać. Tutaj taka ciekawostka, zobaczcie, jest taka zaślepka, bo oni ten silnik przygotowali pod zmienne fazy rozrządu. Ale nie wiem, czy to montują tylko w jakimś konkretnym modelu, czy w jakiejś konkretnej mocy, nie mam pojęcia. Bo szczerze to jeszcze nie widziałem, żeby któryś z tych TDI-ków nowych miał zmienne fazy. Ale na pewno jest taka opcja, bo widziałem na takim filmie instruktorzowym Audi. Może to tylko w Audi montują, nie wiem. Ktoś wcześniej pisał, że w jakimś Volkswagenie na Stany Zjednoczone, czy gdzieś, nie wiem. Tutaj nie mam informacji, więc jeżeli wiecie, to napiszcie. Chętnie się sam dowiem. Tak Kadik wygląda od spodu. Coś tutaj wycieka. Tu jest taka przepustnica na wydechu. I ciekawostka, bo ma całkiem inny Haldex. Taki nowszy. Teraz to się nazywa Borgwarner. Zobaczymy, co tam w środku widać. Oczywiście ciekawostką jest też to, że nie ma filtra. Ale olej w miarę widzę czysty jest. Może coś tutaj poprawili, że olej i tak się nie brudzi? W co wątpię? Tutaj coś przecieka. Smar? Nie, olej jest ładny. Zawsze w tej poprzedniej generacji, w tym starszym typie, to ten olej taki jest z takimi kruchami, zawsze wycieka. A tutaj widzę, jest ok. Ogólnie w Kadiku tylne zawieszanie jest na resorze, takim jednopiórowym. I kilka razy mieliśmy przypadek, że ten resor pęka i wtedy cała oś się przesuwa, bo nie wiem, czy widać to, ale tutaj nie ma żadnych drążków dodatkowych. Więc jak wam pęknie resor, to z tego co pamiętam, nawet potrafi się chyba ręcznie zaciągać. Także trzeba na to uważać. No jednak Volkswagen, widzicie,
słabo technicznie do przodu stoi, bo na przykład przy podobnym zawieszeniu Polonez miał takie dwa drążki tutaj reakcyjne. Dobra. Nie ma co więcej tutaj pokazywać ciekawego. Jak widać, troszeczkę śniegu napadało. Jak na Tromso, to całe nic. I tak, jeżeli odcinek Wam się podobał, zostawcie łapkę, skomentujcie, zasubskrybujcie kanał. Pozdrawiam wszystkich, do następnego. Śledźcie też inne społeczności, jeżeli chcecie.